Dzień dobry. Dzień dobry. Co tutaj pysznego w kuchni? Się robi śniadanko. Słuchajcie, to jest śniadanie, o którym nie wiem, chyba wam wspominaliśmy, na pewno nie pokazywaliśmy. Robi się omleta w bardzo prosty sposób, bo tylko wystarczy roztrzepać jajka, przyprawić, wylać na patelnię. Na to wszystko wędruje później wrap. Najlepiej jasne, bo używaliśmy też pomidorowo-bazyliowe, ale tak nie smakują. I później obracamy, tak? Później obracamy i na tą drugą stronę jajka, którą teraz mamy akurat na dnie patelni, dajemy sobie ser żółty, szynkę, możemy dać również paprykę słodką pokrojoną drobno w kostkę. To wszystko zapiekamy i dalej co robimy? Bo to coś obracamy. Podamy na pół. Jak omlet, tak? Tak. Aha. Przepyszna propozycja na śniadanie, prawda? Polecamy? Tak. Pokażesz później, jak będzie gotowy. Każdy ma coś do zrobienia z rana. Ja składam łóżko, Dominik robi śniadanie, przygotował już kawę i herbatę. Weronika przed chwilą odkurzała przedpokój po tym łobuzie, tak, i po Lili, bo były w kuwecie rano kotki nasze, więc trzeba było odkurzyć. I kto dzisiaj idzie na urodziny? Więc trzeba przygotować, spakować prezent, który jest tutaj w torbie, ale to pokażemy wam później. Ja teraz skończę składać łóżko, idę na śniadanie i na ciepłą herbatę. Mam nadzieję, że po tej ciepłej herbacie chociaż mój głos się poprawi, bo jak na razie jest koszmarny. Tak wygląda właśnie śniadanie, o którym wam przed chwilą wspominałam, czyli omlet plus wrap i tutaj w środku kładka. Dominik podał mi w całości, ale ja specjalnie przykroiłam, żeby wam pokazać. Polecam wam, zróbcie sobie, bo to jest naprawdę przepyszne śniadanie i bardzo syte. Po śniadaniu, prawie ogarnięte, ja już ubrana, bo zaraz muszę wyjść z domu na kilka godzin. W każdym razie, zanim to zrobię, to spakujemy prezent dla koleżanki. W HomeSense kupiłam przepiękną torbę na prezent. Kupiłyśmy również, to znaczy tak, ja zapłaciłam, Weronisia wybrała. Koleżance kupiliśmy torebeczkę. Koleżanka Weroniki bardzo lubi czarny kolor i stwierdziła, że ta torebeczka czarna z napisem srebrnym Love bardzo się jej spodoba. Weź tylko nożyczki i odetnij tak metkę. Nie, weź nie metkę, może nie odcinaj metki, tylko weź czarnego markera i zamasz cenę. Ta torebeczka kosztowała 20 euro. Weroniki koleżanka bardzo lubi bransoletki, więc Weronisia wybrała jej taki zestaw właśnie tutaj trzech różnych i do tego w kolorze złotym kolczyki, takie malutkie kółeczka, a na tych kółeczkach złote krzyże. Weroniki koleżanka ma naszyjnik czy choker? Naszyjnik. Naszyjnik i właśnie je ma krzyżyk i Weronika stwierdziła, że bardzo te kolczyki na pewno się jej spodobają. Dobra, zamazane ceny? Zamazane. Pamiętaj, że jak się tak samo tutaj stół zamasz na kolczyczkach delikatnie. I na bransoletkach również. Zawsze jak się daje komuś prezent, a jest właśnie taka metka jak tutaj w Klersie, to trzeba zamazać markerem, żeby nie było widać. A jak da się ją odkleić, to się odkleja. Dobra, więc wkładamy plecaczek do torebki. I wszystko najlepsze. Kartki nie kupowaliśmy, bo Weronika stwierdziła, że kartkę i tak za jakiś czas wyrzuci do kosza, to woli jej kupić właśnie dodatkowe kolczyki albo dołożyć do droższego prezentu. Super to wygląda. Dziecko na urodzinach. Koty mnie przywitały, bo wróciłam właśnie do domu. Jezu, jak się pogoda popsuła. Słuchajcie, musiałam się przebierać. Cała byłam przemoczona, bo kawałek musiałam przejść. Dobrze, że niedaleko był Lidl i mogłam się zatrzymać w Lidlu, bo gdybym miała iść do jakiegoś centrum handlowego, to naprawdę, słuchajcie, byłabym cała mokra. W każdym razie, jak już wstąpiłam do Lidla, w którym byłam, nie wiem, z godzinę, musiałam się szwendać po Lidlu. Znam już każdą półkę w Lidlu, wiem jaki jest nowy towar, wiem jakiego towaru wcześniej nie było, a nakupowałam. Dominik jak przyszedł, mówi tak, 40 minut w Lidlu, od razu po koszyku widać. W każdym razie tak, kupiłam owoce, bo owoce nam się kończą, zostały nam tylko dwie mandarynki, więc kupiłam bananki, kupiłam Niuni jabłuszka, bo Weronika bardzo lubi jabłuszka, takie ładne, duże, czerwone, kupiłam dwie cytryny do herbaty z cytryną. Teraz ostatnio był, przepraszam pana, przepraszam, ostatnio był, to tobie nic nie kupiłam, bo koty nie jedzą takich rzeczy. Zresztą karma z Lidla to nie dla moich kotków, tak? Dobra, no to może rozpakujemy teraz reklamówkę. Mogę? Mogę? No to dobra, czekaj. I kupiłam tak, jeżeli chodzi o tydzień włoski, kupiłam bruszet, te takie duże kawałki i sobie taką przygotuję, taką samą jak jemy w naszej ulubionej restauracji. No może nie taką samą, ale mam nadzieję, że będzie bardzo podobna. Zapiekę sobie ją z mozzarellą, do tego zrobię pomidorki z bazylią
z odrobiną czosnku. Taka kroma duża. Z odrobiną czosnku, nie, z odrobiną czosnku może nie. I to też właśnie popruszę parmezanem. Także kupiłam bruszczetę, kupiłam tiramisu, bo będziemy mieć gości, więc do kawy. Gdzieś słyszałam, ktoś zachwalał to tiramisu, tylko nie potrafiłam sobie przypomnieć, kto. Kupiłam również takie ciasteczka, które mi kiedyś polecała moja siostra Aneta, Berta. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam tak, Weronisi kupiłam super waffles, czyli takie gofry. Te są zwykłe, bez czekolady. Kupiłam jej drugie z czekoladą. Słuchajcie, nie patrzę w ogóle w podgląd. Mam nadzieję, że tu wszystko pokazuję. Te są z czekoladą, też właśnie takie pakowane pojedynczo i oblane mleczną czekoladą. Kupiłam miks gotowy na brownie. Weronika uwielbia brownie i jak zobaczyłam, to od razu pomyślałam o niej. Także zobaczymy. A słuchaj, potem sobie zostawię i wykorzystam na coś. I kupiłam tak, ogóreczki konserwowe z chili, były jeszcze z miodem, ale nie wiem, czy smakowałyby mi na słodko. Wzięłam z chili, jestem bardzo ciekawa, jak smakują. I tutaj jakaś taka drobnica, więc sobie wysypię z siaty, bo będzie mi łatwiej Wam to pokazać. I kupiłam jogurty, tutaj są jogurty o smaku truskawkowym, właśnie w saszetkach, fajne do pracy i do szkoły, 4. I to są jogurty, które ostatnio polecała Brytyjka na YouTubie, którą oglądam, więc kupiłam właśnie na próbę. Na próbę, a teraz do Lidla odniosę kota i oddadzę mi za zamor. Więc kupiłam truskawkowe i waniliowe i kupiłam coś, co już jadłam i bardzo mi smakowało. Nie wiem, czy przed tygodniem włoskim, czy jeszcze wcześniej był tydzień grecki i był mój ulubiony słonecznik, który jest oblany mleczną czekoladą. Jest przepyszny, jak spotkacie, to spróbujcie, bo jest naprawdę superowy. Czasami sobie tak wieczorem chrupnąć coś, coś na ząb. No co jest? Już tyle, już nie będzie się działo w siacie. Ja mam raz, wszedł, zostawił kłaki i wyszedł, tak? Tak, kociurku? Przed chwilą powymieniałam żele antybakteryjne. Na szczęście mam zapas, bo ostatnim razem jak robiłam zamówienie na Bath & Body Works, to kupiłam ich więcej, więc Weronisia ma tutaj kolejny, nowy. I jeszcze jej wymieniłam dynię przy plecaku. O, tutaj również jest nowy żel antybakteryjny. I powiem Wam, że okazuje się, że z 3 case'ów albo z 4 mamy tylko 2. Nie wiem, gdzie jest kod Weroniki. I wydaje mi się, że ja jeszcze jednego case'a miałam, bo te buteleczki od pewnego czasu mają już inny kształt. Wcześniej były inne case'y, a teraz są inne. Ale nie wiem, nie mogę nigdzie znaleźć. Przewaliłam całe mieszkanie, szuflady, toaletki u Weroniki, u siebie. Niestety nie ma, więc ja będę miała żel antybakteryjny, o tak luzem wrzucony do torebki. W każdym razie jeszcze Wam chcę pokazać, bo tutaj przygotowałam, herbatę kupiłam. Byliśmy ostatnio w TK Maxie w Sorts i zauważyłam, że są herbaty Air Grey. Nie zależy mi na puszkach, bo nie potrzebuję puszek, zależy mi tylko na herbacie, więc kupiłam, ale puszka jedna, ta fioletowa, którą Wam wcześniej pokazywałam i ta, którą teraz Wam pokazuję, powędruje do kogoś, bo już się pytałam, czy chcę, otrzymałam odpowiedź, że tak, jak najbardziej. Z przyjemnością przygarnię puszki i za każdym razem właśnie jak ktoś u niej jest, to pyta się, skąd masz taką zarąbistą puszkę na herbatę. Także puszki też się cieszą ogromnym powodzeniem. Ja zabieram herbatę, a puszki rozdaję dalej. Więc kupiłam herbatę i zobaczcie, Williamson Tea obchodzi 150. urodziny. 150 lat. Tu jest ile torebek? 40. Szkoda, że nie ma w tych w kartonikach, bo one kosztują niewiele, 2,99 czy 3,99. No a tutaj jednak płacimy w większości za puszkę. No ale mówię, herbata moja, puszka powędruje do kogoś i jest super deal. Więc zaraz sobie wyjmę i będę mogła jutro puszkę przekazać dalej. Dominik ostatnio kupił żonkile i powiem Wam, że ze wszystkich bukietów, które miałam do tej pory, a miałam już kilka, to te stoją prawie tydzień. Od serca. Jak sobie sama kupuję, to nie są od serca i szybko okazuje się, że muszę je wyrzucić. Tym razem to on je tutaj przyciął, to on wlał wodę i jest różnica taka, że on wlał mniej wody niż ja. Ja zawsze wlewam więcej wody, chociaż wiem, że żonkile szybko piją wodę, dlatego tak szybko się też rozkwitają. Ale nie wiem, czy to dlatego, że jest tak mało wody tutaj w wazonie. Rekoperatora.
Ręka operatora. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jestem naprawdę zaskoczona, że brzonkile stały tydzień. No nie będę tutaj, wiecie, krytykować Dominika, że jeden krótszy, drugi dłuższy. To tak z fabryki wyszło, już się... Nie mogłeś. W każdym razie to są chyba dwie odmiany, bo tutaj są takie żółciutkie, a tutaj jest taki jasno żółty i drobny. No zresztą widać, nawet tutaj jeszcze są nierozkwitnięte. No nie wiem, w każdym razie, no, tydzień to jest po prostu rekord. Przynajmniej jak na razie, zobaczymy, może jak kupimy kolejne, jak te wyrzucimy, to będzie dłużej niż tydzień, może będzie 10 dni, haha. Sprzątam kuchnię, ogarniam, przygotowuję kanapki, śniadanie i lunch. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że oglądam Pierwszą Miłość, ale tutaj nie będę się rozwodzić na temat tego serialu, tylko chcę nawiązać do serialu Zawsze Warto. Wiem, że Wy też czekacie na kolejne nowe odcinki, w ogóle nowy sezon. W każdym razie wiecie, że ten nowy sezon już jest dostępny na Ipli. Mogłabym go przedpremierowo obejrzeć, z tym, że za każdy odcinek Lili... Myślałam, że idzie na ławę, ona idzie na swoje miejsce, na dywanie ulubione, ale musiałabym za każdy odcinek zapłacić 5 euro. No, sorry, to jest lekka przesada. 5 ryków za jeden odcinek, a wiecie, obejrzę jeden i za chwilę będę ciekawa, co w kolejnym, więc już będzie dycha. Obejrzę te dwa pierwsze, no dobra, akcja się bardziej rozkręciła, to trzeci, no i 15 euro wypłynie z konta, więc nie, czekam cierpliwie, zostało niewiele. A jak ten film się już pojawi, to na pewno większość z Was pierwszy odcinek nowego sezonu ma już za sobą. Także czekamy, bo do 4 marca już bardzo, bardzo blisko.